Maciej Wolny to są gorące pytania na antenie telewizji w polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak wtorek to ja. Wtorek, ja wtorek to my poświątecznie witamy państwa, witam pana redaktora, ale zaczynamy od tematu dość kontrowersyjnego dotyczącego obchodów tragedii katastrofy smoleńskiej, bowiem przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej doszło do interwencji policji wobec grupy osób wśród, wśród których była tak zwana babcia Kasia. Osoby te złożyły przed pomnikiem wieniec ze skandalicznym napisem obwiniającym świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską. Nie wiem czy to cytować, drodzy państwo, czy nie, no ale zacytujmy pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego Polskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku. Nar, naród polski, spoczywajcie w pokoju. Tak ten napis brzmi tak został tam zaprezentowany, umieszczony. Interweniowała policja również. Jak pan redaktor ocenia ze swojej perspektywy raz ten napis, raz całą sytuację, to, że to osoby po raz kolejny się pojawiają pod tym pomnikiem, jest w zasadzie rok w rok podobna, podobne wydarzenia mają miejsce? Jak na to patrzeć? Napis jest. I podobny napis. Yy, przede wszystkim no to jest obraźliwe dla pamięci ofiar i ich rodzin dlatego że to jest ewidentne kłamstwo. Po prostu nie można oddawać czci komukolwiek posługując się kłamstwem i to ordynarnym, więc to samo w sobie już jest. Sam w sobie już jest problem. Yy, drugim problemem jest to, że tym ludziom chodzi wyłącznie o zadymę. I o to, żeby byli wynoszeni, żeby to sfilmować, żeby to potem w mediach społecznościowych funkcjonowało. No tutaj widzimy tą sytuację właśnie, jak babcia Kasia jest wynoszona przez funkcjonariuszy. No i po trzecie, mamy do czynienia z nowym zjawiskiem rewolucjonistów emerytów. To znaczy, to z jednej strony trochę przypomina groteskę jednego ze skeczów Monty Pythona, który opowiada o gangach staruszek, które z torebkami atakują różne osoby. To jest oczywiście też konwencja, kogo dziś uważamy za staruszkę. W czasach Monty Pythonów, czyli w latach 60 to myślę osoby, które uważano za staruszki, dzisiaj to są w wieku średnim po prostu. Więc ale ten groteskowy aspekt to jest zupełnie jedno, natomiast problem tych rewolucjonistów zawodowych emeryckich może być kłopotem na większą skalę. No bo tak, Ci ludzie nie mają żadnego innego celu w życiu niż działać na ulicy. To jest ich otoczenie, to jest ich motywacja i to jest ich rodzina. Nieprzydatkowo Pani Katarzyna Augustynek, która, przecież tam najbardziej aktywnie uczestniczy i daje się nosić z pewną przyjemnością, jak sądzę niczym Władysław Frasyniuk z swego czasu na Krakowskim przedmieściu. Po pierwsze nie jest babcią, ponieważ nie ma dzieci, a tym bardziej. Wnuków i nie jest żadną Kasią, bo to jest takie yy, yy, ocieplające zdrobnienie, które mówi dwa zdrobnienia babcia i Kasia razem połączone. To, które jak, jaki, ma, jaki jest cel właśnie tego? Zdrobnienia? Zaporowo działać na ludzi, że aha, czyli jeśli ona się znajduje w sytuacji konfliktowej yy, i, i obraża na przykład policjantów, to musi być ofiarą, no bo to to, to ciepłe skojarzenie babcia i Kasia, czyli zdrobnienie funkcji babci i, i, i zdrobnienie imienia, ma tak właśnie działać. To jest zrobiona absolutnie z premedytacją. I ja miałem możliwość widzieć na placu Powstańców Warszawy idąc do pracy wieczorem, jak ta pani podchodzi do policjantów i ich zwyczajnie obraża, szczególnie kobiety. Politki, które są na służbie, używając najbardziej ordynarnych określeń wobec nich. Wprawdzie ja nie byłem świadkiem tego, jak pani Augustynek mówiła, że policjantki nie dotknie nawet przez brudną szmatę, bo by się pobrudziła, i te wszystkie epitety, których nie warto tutaj powtarzać, ale to jest taka. Agresywna rewolucjonistka, która jest częścią składową tych bojówek, które też spotykam pod telewizją polską, które są tak naładowane agresją i nienawiścią, że aż to kipi po prostu. Dlaczego jest z tym problem? No dlatego, po pierwsze, że w wielu wypadkach to są kobiety, a to jest oczywiście celowe, żeby ewentualną winę czy odpowiedzialność za te prowokacje skierować na siły porządkowe, na policję, po drugie to są osoby które to jest przykre bo to może być problem społeczny wkrótce bo ta, ta, ta grupa która się udziela bojówkarstwo to jest, bojówkarsko to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej jest cała masa takich frustrowanych samotnych osób. Które nie widzą dla siebie innej przyszłości, nie zajmują się niczym innym, jak odstawianiem rewolucji na ulicy. I to jest w tym sensie nowe zjawisko, bo zwykle rewolucja kojarzyła się z ludźmi młodymi, dynamicznymi, natomiast tu mamy do czynienia z osobami właśnie z emerytami po prostu, które przejęły te funkcje młodych. To za, za moment o tej rewolucji sobie szerzej porozmawiamy, zobaczmy sobie ten materiał z ostatniej interwencji policji o tej sytuacji, o której cały czas. Rozmawiamy, materiał dotyczący właśnie wyniesienia, tak zwanej babci. Kasi, to wszystko przed nami. Koledera, bo już wyłamały, Dobra, już. Tak, teraz delikatnie do filmu. To, to, to Cholerne? A tu się wszyscy patrzą, śmieją się. Możemy powiedzieć, że ponownie mamy do czynienia właśnie z prowokacją, że cały czas te prowokacje się powtarzają przy okazji tych wydarzeń, ale nie tylko, bo pan redaktor przedstawił zdecydowanie szerszy obraz tej takiej rewolucji, powiedzmy, którą te osoby próbują urządzić w cudzysłowie rewolucji. To są ofiary w gruncie rzeczy. Ale w, w wykorzystywani w właśnie w kogo. Te prowokacje są skierowane? W co są skierowane? Co one mają przynieść? Jaki skutek? Czy te osoby, właśnie czym te osoby w ogóle się kierują w swoich działaniach? Po pierwsze, one są wykorzystywane, bo są nakręcane przez tych, którym się nie chce chodzić na takie rzeczy. Natomiast wiedzą, że te samotne osoby odpowiednio zmotywowane na pewno pójdą. Ale czy na... samotność musi definiować takie osoby? Nie, nie musi, natomiast to jest ich wybór życiowy. To znaczy, ja nie chcę tu aż tak głęboko wkraczać, ale najczęściej yy, takie osoby czują jakąś porażkę życiową. I w związku z tym chcą sobie to rekompensować czymkolwiek. No i ta działalność rewolucyjna ma być rekompensatą, za w jakimś sensie. Nieudane życie nie w mojej ocenie nieudane, tylko w ich własnej samoocenie, że ono jest nieudane, no bo jeśli do osiągnięcia tego etapu życia w niczym się właściwie w, w żadnej sprawie nie zaistniały, nie mogą sobie pozytywnego bilansu stworzyć, to coś takiego jest próbą przełamania te, tego, tej negatywnej samooceny, a to, że są wykorzystywane, to jest oczywiste, no bo Ci młodsi, którzy by mogli w tym uczestniczyć, nie będą ryzykować, a poza tym cynicznie wykorzystują te osoby już z tej trochę wyższej grupy wiekowej, żeby wykorzystywać to potem w tych różnych materiałach wideo, że proszę bardzo, brak szacunku dla wieku, brak szacunku dla kobiet. Te wszystkie negatywne skojarzenia, żeby wokół tego się budowały, i te osoby powinny być tego świadome. Zwykle to nie są ludzie z wykształceniem podstawowym, chociaż to też nie ma żadnego znaczenia, ale mają jakąś świadomość tego, w czym uczestniczą, tylko że to jest dla nich sposób funkcjonowania, które wreszcie przynosi im satysfakcję. Nieprzypadkowo pani Katarzyna Augustynek mówi, że ci na ulicy to jest jej jedyna rodzina, prawdziwa rodzina, która ją rozumie, która się z nią solidaryzuje, z którą ona lubi spędzać czas, czyli w domu się czuje op. Co natomiast na ulicy czuje się u siebie. I to jest paradoks, który jest oczywiście jakimś wielkim problemem psychologicznym i problemem społecznym, bo gdyby skala tego typu działań była dużo, no to ci ludzie stanowią swego rodzaju bombę z opóźnionym zapłonem, bo Teraz są wykorzystywani przez zwykłych takich politycznych cyników. Natomiast bardzo łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład rosyjska agentura, czy jakakolwiek agentura, nakręca te osoby w takim duchu demokratycznym, patriotycznym czy jakimkolwiek i wykorzystuje do działań o krok wyżej, czyli do takich prowokacji, gdzie mogłoby dojść do takiej mocnej przemocy, a nawet przelewu krwi. Zbytki, a nawet mogłyby się pojawić ofiary, i to byłoby naprawdę groźne. I trzeba zawsze mieć to na uwadze, że po to się wykorzystuje takie osoby, żeby ewentualnie w sprzyjających okolicznościach zrealizować ten najbardziej drastyczny scenariusz. Ale mówił pan redaktor o tym, że to wierzchołek góry lodowej, że tutaj takich rewolucjonistów może być zdecydowanie więcej, że jest takie zagrożenie. Czy możemy się spodziewać, że im bliżej wyborów, to może być więcej takich incydentów czy może gdzie indziej powinniśmy szukać pewnej aktywizacji tych kolejnych grup rewolucyjnych w cudzysłowie po pierwsze to jest to są osoby w wysokim stopniu posiadające fałszywą świadomość taki termin Socjologiczny, to znaczy ich sytuacja życiowa, która doprowadziła do tego, że robią teraz takie rzeczy jak pani Augustynek, to nie jest kwestia rządów Zjednoczonej Prawicy, tylko wcześniejsza, która sprawiła, że ona się czują w jakiś sposób wyautowane z życia, z sukcesu, z czegokolwiek. Ale to się nie stało w ostatnich siedmiu yy, 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 latach, tylko to się stało wcześniej, no bo one już na ulicy występują od kilku lat. Lat, więc trudno mieć pretensje do tych obecnych, którzy w dodatku poprawiają ich, obiektywnie poprawiają ich sytuację materialną. Więc jest taka grupa osób, często to są ludzie z budżetówki, co jest dla mnie zastanawiające, które. Tamte swoje niepowodzenia z czasu aktywności zawodowej przenoszą na obecną władzę, ponieważ są sympatykami politycznymi tamtej ekipy i nie są w stanie przyznać, że to tamci zgotowali im taki los. Muszą się na kimś zemścić, muszą wobec kogoś wykazać to swoje niezadowolenie w skrajnych przypadkach tę swoją agresję, i przez to one są podatne na różne manipulacje, bo poziom Negatywnych emocji jest taki, że bardzo łatwo te negatywne emocje wzbudzić. Ale to jak rozumiem, panie redaktorze, bo taki myślę, wniosek, taką tezę można tutaj postawić na podstawie pana słów, że takim rewolucjonistą nie może być, albo najczęściej nie jest osoba, która nie wiem, odniosła sukces, albo która jest po prostu zadowolona z życia. Zdecydowanie, dlatego, że po pierwsze, racjonalnie ocenia swoją sytuację życiową, po drugie, ma wiele więcej zajęć. Czy to w związku z posiadaniem rodziny? Czy zainteresowań. Natomiast tu, jeśli się dom uważa za miejsce obce, negatywne, w którym się nie chce spędzać czasu, a ulice za miejsce przyjazne to jest kompletne odwrócenie porządku, to jest rodzaj alienacji. Dotychczas znaliśmy alienację, która polegała na tym, że się zamyka w domu, że się nie ma kontaktów z otoczeniem. Teraz ta alienacja to jest paradoks oczywiście. Oczywiście polega na tym, że źle się czuje w tych sytuacjach intymnych, a dobrze w takich sytuacjach, gdzie można zaistnieć na ulicy i też wzbudzić pewien podziw, bo nie czarujmy się, te osoby uważają, że to, co robią, to jest sukces, że to jest ich życiowy sukces i, i, i że to, ma, to jest wartość po prostu. A jeśli to jest wartość, to tym bardziej wzrasta ich motywacja. To jest wszystko, przepraszam, za wyrażenie, totalnie porąbane, ale niestety tak jest. To tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o ten temat, z kolejnym za moment wracamy do Państwa na antenie telewizji w Polsce, .pl. zachęcam więc do tego, żeby pozostać razem z nami, oczywiście.